sobie razem bo zarazem pewne tutaj uzupełnienie, jeżeli przypadku mówię inaczej, to poprawnie. Natomiast nie zmieniam to faktu, że teraz przy tych opadach deszczu cały praktycznie rok był suchy, więc teraz te intensywne opady są akurat teraz, więc jest to logiczna sprawa, że ten kamień będzie się wybukiwał i ten grunt będzie wysiadał szybciej i nam się tworzy do stoiska wody. Dlatego myślę, że to jutro skontaktujemy się z wykonawcą, który jest na terenie gminy, wykonuje dalsze odcinki kanalizacji sanitarnej. Po prostu usuniemy te usterki tak, żeby Państwo byli zadowoleni. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę tylko dodać, że kończą sprawę dróg, że na terenie naszej miejscowości jest, pamiętam, 217 dróg różnego rodzaju. Są drogi powiatowe, droga krajowa, także drogi gminne. I w sumie ich struktura jest czasem, też są drogi prywatne, które od wielu lat rozwodzają różne mieszane uczucia. Natomiast powiem, że z strukturalnej całej drogi no, wynika wielu remontów, a także my też nie możemy wchodzić na teren prywatny, to jest wbrew przepisom. Nie możemy wykonywać tam inwestycje, gdzie jesteśmy właścicielami. Tu jeżeli mówimy o drodze powiatowej, możemy wspólnie, tak jak mówiłem, Kęcka między Lądami Sowieckiego realizować zadań zewnętrznych. Staramy się opiniować też Państwa słowa sowieckie dotyczące krajówki, gdzie będziemy przesyłać pismo i są informacje zwrotne na ten temat, czy będą posiadać środki na ten cel, czy też nie. Ale to też pilotujemy. Bardzo proszę o zadawanie dalszych pytań. Jeśli mówimy o PKS-ie w Górnej Wsi, czyli ulicą Beskidzką, aż w dół do Rony.
W związku z tym Pan wspomniał o tym, że każda gmina w oparciu o koszty związane z kilometrami, a to wychodzą około 50 zł, każda gmina przekazuje na rzecz powiatu w formie dotacji finansowej. I nie ukrywamy, bo przecież jest to informacja jawna, koszty rosną od kilku lat znacznie. To się wiąże i z ekonomią, a także i z tym, że oprócz PKS-u, który posiada dobry transport, są tak zwani przewoźnicy prywatni, którzy czasem, jak Państwo zauważyli, będąc na przystankach, przyjeżdżają wcześniej niż PKS, odjeżdżają, zabierając konkurencję w cudzysłowie pasażerów. Ceny biletów są zróżnicowane, to jest granica chyba na korzyść transportu niepublicznego chyba ponad złoty. Natomiast jeśli chodzi o PKS, on jeździ przez cały tydzień, od rana do wieczora w określonej godzinie i zabiera tych mieszkańców, którzy się znajdują. Natomiast kwoty rosną. Pomnę, że w tym roku zapłaciliśmy około 250 tysięcy złotych na transport publiczny dla naszych mieszkańców, dla starostwa w ramach tej dotacji. Prognoza na przyszły rok została przedstawiona nam w granicach 364 tysięcy złotych. Myśmy wystosowali pismo do właściciela transportu, jakim jest starostwo, czyli do PKS-u, o możliwość zidentyfikowania jeszcze przejazdów, które wożą tak naprawdę nie mieszkańców, tylko powietrze. Zasugerowaliśmy zmiany w organizacji ruchu. Starostwo pracuje na tym, czyli PKS, i chce zmodyfikować pracę przewozu transportu w ramach PKS-u w przyszłym roku, aby zejść ceną dla nas z 364 tysięcy do 250, bo tyle mniej więcej zaplanowaliśmy w budżecie. Poza tym jest coś takiego, że od 1 stycznia 2017 roku ma powstać Związek Powiatowo-Gminny, który będzie obsługiwał gminę powiatu bielskiego, być może Bielsko-Biała, mówię być może, bo nie jesteśmy jeszcze pewni, a także innych gmin powiatu, które nie leżą do powiatu bielskiego. I to się też wiąże z decyzją Rady. Akurat mamy w przyszłym tygodniu spotkanie 8 grudnia z przedstawicielami PKS-u i z panem starostą w celu omówienia takiego zagadnienia związanego ze Związkiem Powiatowo-Gminnym. Jakie będzie miał plusy, jakie minusy, jakie koszty będą ponosić gmin, które będą należeć do transportu i w jakiej formie będzie zapewniał transport publiczny dla mieszkańców nie tylko gminy Kozy, ale dla pozostałych, które wejdą w ten związek. Powiem tak, że kiedyś powiat, czyli PKS, robił różnego rodzaju obniżki cen biletów. Różnie to wychodziło, bierzemy pod uwagę, że dużo młodzieży jeździ w okresie szkoły od poniedziałku do piątku, natomiast podczas wakacji nie ma takiego. Oni to przeliczali, natomiast nie zmienia sytuacji, że w każdym kraju, nawet i w Polsce, trzeba dokładać do takiego taboru, trzeba go też na nowo zakupywać, trzeba też się składać na to. W związku z tym środki unijne, trwałość projektu do 5 lat wymusza na właścicielach zachowanie takiego transportu, który ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo dla tych, którzy tam siadają. Nie chcę się wypowiadać na temat prywatnych przewoźników, bo niektórzy robią zakup nowych lub kilkuletnich autobusów na dobrym standardzie zabezpieczającym mieszkańców jadących ich środkami. Niektórzy nie posiadają takich, myślę, moim zdaniem, zabezpieczeń, które należą tych ludzi i kuszą cenami. Jak się pozbyć tego? Powiem, że trudno uchwycić zjawisko lobowania pewnych rzeczy, jeśli chodzi o transport. My się zawsze skupiamy na transporcie autobusowym. Natomiast część z Państwa jeździ do Bielska lub do innych miast własnymi środkami lokomocji. Widać to podczas przejazdu do 8 godziny rano, gdzieś po 8 ze wschodu na zachód, jak ciągną się kolejki samochodów, między nimi mykają autobusy PKS lub innych właścicieli, ale też musimy myśleć o transporcie kolejowym, który od wielu lat na drugiej linie pojawiają się na naszych terenach małopolskie linie kolejowe, od roku działa. Tych przejazdów jest mniej, ponieważ nie ma takich potrzeb. Tak jak starsi mieszkańcy pamiętają, gdy Bielsko-Biała Wschód siadało masę ludzi, bo tam było dużo zakładów włókienniczych, kwitnął przemysł, to były lata, przełom lat 80. i 90. To się wszystko pozmieniało, więc ten tabor troszeczkę zaczął być niedofinansowany. Natomiast dzisiaj są różne regionalne koleje, które też składają oferty. Wiem, że na nasz rynek wzdłuż tego odcinka tutaj od Andrychowa w stronę Bielska mają się pojawić nowe tabory, które będą właśnie mieszkańców do Bielska z powrotem. Z tego co pamiętam, tabor kolejowy w obie strony liczy się w budowie około 8 przejazdów. Taka jest liczba maksymalna i tutaj przyjeżdża przez gminę Kozy na stację PKP. Tutaj
tutaj, jeśli mówimy o PKP lub spółkach, a jest około 70, dostają środki na to, żeby zmodyfikować samą linię przewozową, a także zakup nowego taboru. Chciałem tylko wspomnieć jeszcze o PKS-ie, że PKS kupił autobusy nowe, jeżdżą naszymi drogami, ma też w planie zakupić nowy tabor. Natomiast wiem, że część kierowców z PKS-u przeszła do MZK, bo tam były lepsze warunki płacowe. W związku z tym tam też były takie ruchy społeczne, żeby zatrzymać tych dobrych kierowców. Jeśli chodzi o formę na przyszły rok, ona będzie zachowana, że będzie dotacja ze strony gminy Kozy i chcemy, żeby nasz głos został podtrzymany, żeby zejść z kwotą z 364 na 250. I myślę, że nam się to uda. Natomiast będziemy prowadzić rozmowy z powiatem, który chce stworzyć związek powiatowo-gminny, aby zapewnić transport dla mieszkańców na terenie gminy i powiatu. I stąd od 8 grudnia rozpoczynają się rozmowy, trzeba zapoznać radnych i oni mają przystąpić rozmów w tym celu. Jeśli chodzi o pozostałe gminy, z moich wiadomości wiem, że większość gmin jest zainteresowana związkiem powiatowo-gminnym, który ma wejść w życie ustawowo od 1 stycznia 2017, a jeżeli rozmów będzie, to będzie w połowie czerwca 2017 roku. Na pewno będzie on, przypuszczalnie, według naszych informacji, kosztował więcej, a jak ile, to być może będzie za ten wózek kilometr chodziła kwota do 2 zł za kilometr. Ale chcemy uzyskać informację na papierze, zapewnienie. I to, co mogę powiedzieć jeszcze, że oprócz tego transportu prywatnego, czy PKS, czy niepublicznych transportów, jest jeszcze mały kozak zajezdnia Szóstki. Ona dojeżdża tylko do małych kurs. Tam ma swoją zajezdnię, zabiera mieszkańców, też nasze miejscowości. Nawet część państwa zostawia samochody na parkingu przy kościele, przy małych kozach i wsiada do Szóstki, potem jedzie do terytorium Bielska. Jak państwo pamiętają, kiedyś były takie rozmowy z Bielskiem, żeby MZK, czyli Szóstka, wjechała do ulicy Granicznej, drogą krajową i zabierała mieszkańców. Koszty były bardzo duże. W związku z tym radni Bielska też się nie zgodzili na to, żeby dotować tego rodzaju usługi na terenie gminy Kozy. My chcemy dzisiaj, myślę, że przed rozmowami jeszcze z PKS-em, szukać różnych rozwiązań, żeby koszty, które zdajemy sobie sprawę, będą rosły, były jak najbardziej korzystne dla mieszkańców, a także dla tych, którzy finansują, czyli dla Urzędu Gminy. I będziemy się starać tak zrobić, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. I to jest ważny proces. Ze zjawisk społecznych u nas w kraju, też w innych krajach jest tak, że to jest deficytowe niestety zjawisko i trzeba do tego dopłacać. Tylko że mówię, że to jest u nas na zasadzie, tak jak państwo zauważyli, powiat bielski jeszcze ma transport, tak zwany PKS, natomiast na Rzymielczyźnie i w Cieszyńskich nie ma już PKS-u, już w ogóle nie istnieją. Są jakieś inne albo zakłady, które obsługują to wszystko. Natomiast przyszły rok 2016 będzie służył do rozmów mających na celu wejście w ten związek, rozwiązania problemu, tak aby zapewnić komunikację według ustawy o transporcie dla mieszkańców wszystkich gmin na terenie naszej gminy, a także powiatu bielskiego, być może innych gmin, które będą w tym skład. To tyle. Dziękuję. Proszę o zadanie dalszych pytań. Pan się zgłosił z tyłu. Bardzo dziękuję. Pozwolenie
Starostwo Powiatowe, także my nawet o tym nie wiemy. My tylko wydajemy wypis z planu dla kogoś, kto o niego występuje i więcej już nie wiemy, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Myślę, że uwaga jest Pana słuszna, bo to przedszkole jest zlokalizowane przez Rzeczy Krajowej, tam nie ma chodników, ale to już na to nie ma żadnego wpływu, to jest prywatna inicjatywa. Jeśli jeszcze można słówko do tego powiedzieć. Jeśli starostwo wydaje zezwolenie, to gmina też jest po części powiadomiona, co tam będzie budowane. Gmina nie jest informowana, chyba że jest to wniosek gminy i pozwolenie dla gminy. Natomiast gmina otrzymuje pozwolenia na budowę ze starostwa, ale to z opóźnieniem, czasami po roku, te, które zostały wydane. My nie mamy żadnego udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Od 2003 roku gminom zabrano tak zwaną, bo gminy wydawały pozwolenia na budowę. Mniejsze gminy w ograniczonym zakresie, większe w pełni. Od 2003 roku gminy nie mają nic wspólnego z pozwoleniami na budowę. Jesteśmy doświadczeni w różnych reformach od 1999 roku, administracyjnej, między innymi oświaty. No, być może jesteśmy przed decyzjami nowego rządu, czekamy na to wszystko. W związku z tym też chodzi o zabezpieczenie środków finansowych na działania, które zostaną ustalone na górze. To, co Pan mówił o przedszkolu, to jest mały podróżnik, jak pamiętam, poza Gaja. Tak. I ono zostało wynajęte od jednego z prywatnych właścicieli na cele związane z pracownią środkową. I tutaj znajduje się na dole, jak pamiętam. Na Ponagórze, przepraszam, poza tam się wchodzi. Tam to jest w tej części kurs poza Gaja. Bardzo proszę o zadawanie dalszych pytań. Jeszcze Pan Skarbnik, bardzo proszę. Jeszcze uzupełniając kwestię tego niepublicznego przedszkola. Proszę Pana, jedyne co gmina musi to dotować takie przedszkole, jeżeli do niego uczęszczają dzieci z naszego właściciele tego przedszkola oferują takie zajęcia, takie zadania oświatowe, więc my jako gmina jesteśmy zobligowani do tego, aby umieszczać opłatę i dotować w wysokości nie mniejszej niż 75% kosztów utrzymania dziecka w naszym publicznym przedszkolu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jestem mieszkańcą ulicy Murzynowej. Chciałabym się zapytać, kiedy będzie realizowana druga część kanalizacji? Bo ja dostałam odpowiedź od Pana Wójta na moim blisku, że będzie realizowana Dziękuję.
plany na lata, powiedzmy, sami inwestycje od 2017 roku i na tak zwane, w cudzysłowie, dziewicze place zabaw można przeznaczyć środki na zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw. Jeżeli zamknięty zostanie ten cykl składania wniosków, będziemy się starać wyposażyć te place, które nie mają aż tylu zabawek, które założyłem, są potrzebne niezbędne dla dzieci. Na pewno w przyszłym roku, jeśli chodzi o ulicę Przeczna, czyli tak złożony, będzie wyposażony. Natomiast wywóz Świdzin to bardzo proszę. W okresie letnim prowadziliśmy wywóz tych suchych dwa razy w miesiącu, żeby
ograniczyć dorzucanie tych śmieci w okresie zimowym. Tak naprawdę, tak jak pan wskazał, pani kierownik, że to zależy od samych mieszkańców. Być może w nowym rozdaniu środków finansowych pojawią się, zresztą państwo słyszą z mediów, że odchodzić będą już od węgla, od tego typu źródła ocieplania, natomiast będą kierunkowane na nowe, nowoczesne rozwiązania. Kiedyś pamiętam w Kozach, wiele lat temu, gmina miejska była odrzucona gazem, była z deski koloną. Te stare piece lipisowskie stało się w kolejka, żeby je kupić. Wiem, że były one bardzo chłodne gazu, natomiast w jakimś czasie gaz poskoczył do góry i gminę nie było stać. Wiadomo, że też to bije w kieszeń każdego z mieszkańców. I ja mówię, że zdrowy rozsądek jest tak, że takich rzeczy suchych, plastikowych, właśnie nie powinno palić. My też nie mówimy głośno, że zagrażamy zdrowiu własnemu, ponieważ wszystkie te odpady wchodzą po tym ziemię i ludzie tym oddychają. I to jest największa głupota tych, którzy to robią. Jeśli chodzi o ten punkt, to myślę, że mamy zamknięty. Jeżeli są dalsze pytania, to bardzo proszę. Informacje, co się z tym dzieje, czy na wypadku, z tego planu naszego rządu, czy jest szansa.